dostępne, mamy różnego rodzaju informacje, czy to przez media, czy to też my różnego rodzaju akcje informujące mieszkańców, jakim zagrożeniem jest tlenek węgla, co należy robić, w jaki sposób postępować, ale niestety największym takim zabezpieczeniem to jest właśnie taka czujka, która w momencie takim, kiedy tlenek węgla się pojawia, to w tym momencie daje wyraźny sygnał. Tutaj mieliśmy przykład, że to jest naprawdę tak głośne, że obudzi. I jest to bardzo istotne, że z jednej strony Państwowa Straż Pożarna, która reaguje i jedzie jako pierwsza w sytuacjach zagrożenia życia w momencie, kiedy dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla, zainicjowała ten program. My jako miasto do tego się dołączamy jako zarządzanie kryzysowe, ale nie tylko jako urząd, ale jednocześnie też MZK w ten program wchodzi i za pomocą konkursu, które będzie uczyło, w jaki sposób należy postępować, co należy zrobić, chcemy podarować mieszkańcom Jeleniej Góry wspólnie ponad 70 takich czujek, które będą reagowały w momencie takim, kiedy niestety do tego, do potencjalnego zatrucia tlenkiem węgla może dojść. I gorąco namawiam mieszkańców Jeleniej Góry do wzięcia udziału w tym konkursie, do zapoznania się z bezpieczeństwem i do skorzystania z możliwości pozyskania tych czujek tlenku węgla. Z dużą ilością co roku zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w zeszłym roku to było 40 wyjazdów strażaków z Jeleniej Góry do tego typu zdarzeń i 23 osoby poszkodowane, w tym trójka dzieci. Edukujemy ludzi o tych zagrożeniach związanych z czujką tlenku węgla i w tym roku pomysł, żeby zrobić to na zasadzie takich ankiet, w której na tych ankietach z jednej strony jest grafika, która podaje informacje na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, natomiast na drugiej są pytania, które jeżeli osoba tą grafikę dokładnie rozpozna, zobaczy tą ankietę, to będzie w stanie odpowiedzieć na te pytania. Są proste pytania. I wśród osób, które poprawnie wypełnią tą ankietę, rozlosowane 19 grudnia o godzinie 12 na Placu Ratuszowym będą czujki, 71 czujek tlenku węgla. A jeżeli chodzi o Wasze działania, macie informację, jak dużo używanych jest tych czujek, czy jeżdżąc na różnego rodzaju zdarzenia, jeżeli chodzi o no właśnie jakieś zaczadzenia, zatrucia, spotykacie się z takimi czujkami? Tak, i tu muszę powiedzieć, że coraz więcej jest tych sytuacji, gdzie obserwujemy, że w czasie działań jest czujka, czy mamy w ogóle wezwania do uruchomionej czujki tlenku węgla. Czyli to pokazuje, że jednak ludzie wyposażają się w tego typu urządzenia i dbają o swoje bezpieczeństwo. Natomiast na pewno nie było sytuacji, gdzie czujka tlenku węgla zaalarmowała i przyjechaliśmy, a już była sytuacja, gdzie były osoby poszkodowane. Nie, tam rzeczywiście czujka działała, osoby otworzyły okna, wietrzyły mieszkanie, jednocześnie wyszły z tych mieszkań i powiadomiły straż pożarną, czyli prawidłowo się zachowały, jeżeli chodzi o takie zagrożenie. Także to jest pozytywne, że coraz więcej. A ja dodam, że czujka, my rekomendujemy jako Państwowa Straż Pożarna kupno czujek tlenku węgla, ponieważ przede wszystkim my nie jesteśmy jako ludzie w stanie stwierdzić obecności tlenku węgla naszymi zmysłami. Natomiast urządzenie jak najbardziej jest to urządzenie, które kosztuje kilkadziesiąt złotych. Już można kupić od kilkudziesięciu złotych. I tak mówimy, że to jest nieduża inwestycja w duże bezpieczeństwo. Oczywiście wszystkie urządzenia grzewcze, w których odbywa się proces spalania, mogą wyemitować, może powstać tlenek węgla. Także czy to będzie urządzenie gazowe, czy to będzie piec na paliwo stałe, tam oczywiście może powstać tlenek węgla i może dojść do zaczadzenia. Także wszędzie, gdzie są używane te piece, należałoby wyposażyć
dane mieszkania, pomieszczenia w czujki tlenku węgla oraz oczywiście najważniejsze, zadbać o stan przewodów kominowych i wentylacyjnych, czyli a także urządzeń grzewczych, czyli czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy przewodów kominowych oraz serwisowanie urządzeń.